już nas jest. Ten, dwa słowa, to znaczy ja nie jestem historykiem, tutaj miał być Marcin Barnowski, od nas historyk, taki redakcyjny i tu ustecki. I on tu miał powiedzieć parę słów, ale niestety musiał wyjechać. Dwa słowa tylko, to jest tak, jak pisaliśmy na blogu, to jest, on został budowany, ten spichlerz, na przełomie XIX-XX wieku. Tam bodajże w 1914 był własnością niejakiego Kepkę chyba, tak? Dobrze mówię. I ta, to jest... właściciel mieszkał również w tej willi naprzeciwko, tam taka piękna willa jest, to wystawiona na sprzedaż, to też była jego. I w 1914, jak zaczęła się wojna, ktoś podpalił ten spichlerz. Podejrzewano wtedy Rosjan, którzy akurat tutaj wypoczywali, bo to była wiadomo, miejscowość turystyczna, około 50 Rosjan tutaj wypoczywało. Wszystkich zebrali gdzieś tam pod ratuszem, przesłuchali, ale wypuścili ich, mogli sobie tam wracać do domu. Straty podobno były tak duże, to było około, nie wiem, 700 tysięcy marek wtedy było. To była równowartość wybudowania 7 ratuszy, 6 ratuszy, lub jak to przeliczył nasz kolega redakcyjny, równowartość, no, wczesną ocenę 5 milionów butelek piwa chyba. O, tak. Dobrze przeliczył. W 1915 później odbudowano to i tam swoją rolę pełnił do 2000 roku, gdzie teraz właścicielem jest pan Jerzy Malek, dzięki któremu tutaj właśnie on nas puścił i możemy sobie tutaj to zwiedzić. Co planuje tutaj pan Malek, to nie wiem, to chyba prędzej by tu Jola powiedziała. Nie wiem, bo czy to jest tajemnica jeszcze. To na razie są przymiarki, ponieważ cały ten teren wokół portu jest jeszcze terenem przemysłowym. I dopiero jak będą nowe MPZ-y, czyli plany zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na budowanie obiektów turystycznych, no to tak się przymierzamy, żeby tu zrobić takie centrum turystyczne z restauracją na dole, z pokojami u góry, salami jakimiś konferencyjnymi. Ale czy te plany, te projekty będą realizowane, to jeszcze trudno powiedzieć, dlatego że Ustka wprawdzie jest miastem uzdrowiskowym i plany zagospodarowania najpóźniej powinny w ciągu 2 lat powstawać. Czekamy już 4 lata na ten plan i dalej go nie ma. I nie wiemy, kiedy będzie. Burmistrz Olech obiecał do końca tego roku, ale czy to prawda? W październiku, początek listopada są wybory, także nie wiemy, czy ten burmistrz jeszcze będzie mógł to zrealizować, czy już będzie może nowy burmistrz. Nie wiem, Krzysztofie, czy wiesz, co to za napis jest w języku niemieckim? Tak, coś patrzę. No właśnie, ale on nie tłumaczył, co to jest. Nie, on tłumaczył, że z zakres tego, wstęp zabroniony tam. To jest takie wejście. Trochę zamazane, więc tam jeszcze coś na dole było, tak wygląda. I fajnie by było poszukać śladów tego pożaru z 1914 roku. Ja jeszcze Państwu powiem, że oczywiście te maszyny i urządzenia, które były potrzebne do działalności tego elewatora, już zostały wyzłomowane, bo to już było stare, nie nadające się. Także tak naprawdę to ten obiekt jest pusty w środku. Trochę jakiegoś tam złomu, jakiegoś bałaganu, ponieważ jest nieużytkowany, więc nikt tam nawet nie sprzątał. Zapraszamy Państwa w takim razie.